Jeśli Państwo będziecie na przykład mieli takie zakupy na poziomie 50-70-80, to trzymałbym się. Zacząłbym po 23 lata i kobieta babcią chce być. No proszę cię, proszę cię. Nie? Króweczki polecam wobec tego, takie drugie śniadanko. Czy Państwo usatysfakcjonowani na pewno z ich smaku? W komentarzach na naszym portalu pojawiło się takie pytanie, po co w Wschowie jest potrzebny kolejny market? Czy widzi Pan taką potrzebę tutaj we Wschowie? To jest wszystko potwierdzone i poparte badaniami, które są prowadzone zawsze. To bada się strukturę rynku włącznie z zasobnością portfeli potencjalnych klientów i wynika niezbicie, to już są badania robione 3-4 lata temu wcześniej, że taki sklep był potrzebny, że jest zapotrzebowanie na tego typu ofertę, więc taki pomysł. Do realizacji zawsze troszeczkę jest czasu potrzeba, więc jest to wydłużone właśnie w czasie, natomiast no, był potrzebny taki obiekt, to zresztą widać po zainteresowaniu. Właśnie, jeżeli chodzi o to zainteresowanie, to przypuszczam, że na takich otwarciach nie jest Pan pierwszy raz. Jak Pan porówna do innych takich dni? To wszystko zależy od miejscowości, prawdę powiedziawszy, od tego, czy blisko jest jakieś duże miasto, czy są potencjalni konkurenci, bo przecież nie ma co ukrywać, że zainteresowanie konkurencji też jest w tym momencie duże i oni będą się przygotowywać na odpowiedź w kontekście naszej oferty. Myślę, że jest dobrze. Jest dobrze. Bywały otwarcia, gdzie kolejki sięgały kilkuset metrów, natomiast tu jest, tak powiedziałbym, powściągliwie, ale jest dobrze. Jest dobrze, a co najważniejsze, klienci widać są zadowoleni z oferty, ponieważ robią zakupy. To się przekłada wszystko na konkretny obrót. To nie jest tak, że przychodzą klienci tylko ze względu na ciekawość jakąś tam, bo jest nowy sklep, tylko wcześniej pewnie przeanalizowali gazetkę, wiedzą, że oferta jest przygotowana rzetelnie i że warto z niej korzystać. A propos właśnie konkurencji, bo we Wschowie jest już taki duży sklep o podobnym profilu jak Państwa. Nie boicie się Państwo konkurencji? To jest zawsze tak, że jeśli się otwiera nowa formuła, jest o krok z przodu, tak? Teraz pewnie będzie odpowiedź jakaś konkurencji, my w tym czasie przygotujemy swoją i tak to będzie wyglądać teraz. To rzecz naturalna, to jest wolny rynek i trzeba będzie jakoś brnąć wspólnie, aczkolwiek myślę, że nie ma tu jakichś żadnych antagonizmów, żadnych jakichś takich napięć nie będzie, jest rynek na tyle chłonny, że no jest miejsce dla tego sklepu również, na pewno. Jeżeli chodzi o konkursy, bo też słyszeliśmy o przygotowanych przez właśnie Brico konkursach, coś więcej? Konkurs polega na tym, że jest pytanie konkursowe oczywiście, na które trzeba odpowiedzieć. O godzinie 18 będą czytane te odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi będą poprawne albo sugestywne, no to wtedy będą rozdawane nagrody. Jest telewizor, jest nawigacja, zdaje się, jest laptop. To wszystko oczywiście zgodnie z prawodawstwem jest spisane w regulaminie i będzie w myśl tych zasad dla naszych klientów sprezentowane. Otwieramy 80. Brico, 82. sklep, 289 łącznie z Enter, bo to podobna formuła. Dodam bardzo ważną rzecz, o czym myślę wasi telewidzowie powinni wiedzieć, że to jest taka formuła, że to jest zrzeszenie indywidualnych przedsiębiorców. To nie jest tak, że to jest gdzieś sterowane z zagranicy. Dwa podstawowe warunki, jeśli ktoś posiadać chce Brico lub Enter, to jest obywatelstwo polskie i działalność prowadzona w miejscu funkcjonowania sklepu. Więc to są takie zalety, które decydują o tym, że na przykład na poziomie starostw, gdzie podejmuje się decyzję o przyznaniu lokalizacji, nikt w zasadzie się nie waha, tylko od razu decyduje się na Brico czy na Enter, bo wiadomo, że każda złotówka z tego przedsięwzięcia zostaje tutaj. I to jest niezwykle ważne, żeby to również podkreślić, że to jest nasz sklep. Tak, bo jeżeli chodzi o komentarze, to na naszym portalu też się pojawiły takiego typu komentarze, że to jest obcy kapitał, że to nie zostaje w Polsce, więc chyba dobrze, że też zostało to podkreślone teraz. To jest rzeczywiście pomysł francuski, stąd takie nazwy. Natomiast w 93 roku przywędrowało Enter, potem to Enter czy Inter, kwestia nomenklatury, potem Brico w 2000, ale są te dwa warunki konieczne do spełnienia, czyli obywatelstwo polskie i działalność prowadzona w miejscu funkcjonowania sklepu. Mamy mnóstwo przykładów par małżeńskich, które musiały się przeprowadzić z całymi rodzinami w miejsce, gdzie otrzymały lokalizację, żeby móc prawidłowo funkcjonować, żeby rzeczywiście każda złotówka z podatku, z każdego przedsięwzięcia zostawała tutaj. Zresztą Brico i Enter słynie z tego, że wspierają różnego rodzaju akcje. Jak trzeba będzie dołożyć do jakiegoś chodnika czy do jakiegoś placu zabaw, to na pewno jedna i druga instytucja, jedna i druga firma na pewno wesprą tego typu inicjatywy.